Flecista z Hameln. Dawno dawno temu było sobie bogate miasto zwane hameln. W mieście było wiele spichlerzy pełnych ziarna i stojących nad brzegiem rzeki. Pewnego dnia pojawił się jednak spory problem. Hamel zostało dotknięte plagą szczurów. Całe miasto było ich pełne. Piekarnie, sklepy, ulice i domy wszystkich ludzi. Mieszkańcy miasta naciskali na burmistrza, żeby uporał się z tym problemem. Przemówił więc do nich: Dobrzy obywatele, Hamel, możecie być pewni, że robimy wszystko, co trzeba. Tak naprawdę nie miał jednak pojęcia, jak pozbyć się szczurów. Z upływem kolejnych dni sytuacja coraz bardziej się pogarszała. Zdenerwowani mieszkańcy miasta wyszli na ulicę, krzycząc: Precz ze szczurami, precz ze szczurami! Należało szybko coś zrobić. Burmistrz wezwał wszystkich swoich doradców, aby spróbowali stworzyć jakiś plan. Musimy wykopać dziurę i zakopać w niej wszystkie szczury, zaproponował ktoś. Powinniśmy kupić straszliwego kota, który zje wszystkie szczury, odrzekł ktoś inny. Było jednak jasne, że żaden z tych pomysłów nie zadziała, więc sami sobie z tym nie poradzimy, stwierdził burmistrz przygnębionym tonem. Może po prostu wyznaczmy nagrodę dla tego, kto pozbędzie się szczurów z miasta, zaproponował. Wszyscy się z nim zgodzili i wyznaczono nagrodę w wysokości tysiąca złotych monet dla tego, kto rozwiąże problem miasta Hameln. Następnego dnia przed burmistrzem stanął dziwny człowiek ze srebrnym fletem w ręku. Za tysiąc złotych monet uwolnię miasto od tej plagi, powiedział. A jak zamierzasz to zrobić? Zapytał burmistrz. Zagram na moim srebrnym flecie i wszystkie szczury pójdą za mną. Zaprowadzę je w góry, gdzie zostaną na zawsze odpowiedział człowiek. Wszyscy roześmiali się na te słowa dziwnego flecisty, ale zdesperowany burmistrz powiedział Spróbuj proszę, jeżeli ci się uda, otrzymasz nagrodę. Na te słowa flecista odszedł, obiecując powrócić następnego dnia. O poranku flecista stanął na miejskim rynku. Wziął głęboki wdech i zaczął grać, a szczury zaczęły tłumnie zbiegać się na plac. Przybiegały z gór, ze spichlerzy i każdej dziury, Flecista ruszył tanecznym krokiem i wszystkie szczury podążyły za nim w góry. Mieszkańcy Hameln świętowali. – Szczury zniknęły! Szczury zniknęły! – wiwatowali z wielką radością, witając powracającego flecistę. – Spełniłem swoją obietnicę – powiedział flecista. – Zapłaćcie mi teraz, abym mógł ruszyć w dalszą drogę. Ale burmistrz roześmiał się. Mamy ci zapłacić tysiąc złotych monet za to, że trochę sobie potańczyłeś i pograłeś na swojej głupiej fujarce? Masz tu czterdzieści złotych monet i ciesz się, że w ogóle coś dostałeś, powiedział burmistrz. Flecista bez słowa opuścił miasto. Wczesnym rankiem następnego dnia mieszkańców Hameln obudziła muzyka. Wybiegli z domów, żeby zobaczyć, co się dzieje. Był to flecista, grający inną melodię niż poprzedniego dnia. Nagle wszystkie dzieci wyszły na ulicę tańcząc w rytmie muzyki flecisty. Ich rodzice wołali Wracajcie! Ale one, jak zahipnotyzowane, podążyły za flecistą w stronę gór. Wszystkich mieszkańców Hamelno ogarnęła rozpacz. Dniami i nocami szukali swoich dzieci ale na próżno. Jakiś czas później powrócił flecista. Burmistrz spojrzał na niego i powiedział: Błagam cię, sprowadź nasze dzieci z powrotem. O, otrzymasz swoją zapłatę. Flecista zgodził się, pod warunkiem, że w przyszłości miasto Hamel zawsze będzie dotrzymywało swoich obietnic, i wyszedł z miasta, grając jeszcze inną melodię. Nagle wszystkie dzieci biegiem wróciły w objęcia rodziców. Hamel znowu stało się szczęśliwym i bogatym miastem. Od tej pory zawsze dotrzymuje też danego słowa. Koniec.